Cześć, siemano, mordeczki, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w Od Zera do Farmera. Ze mną oczywiście chłopacy jest Adaś i Brączek. Witamy. Cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Ogólnie Fastraczek sobie dzisiaj tutaj stoi. Boże, Boże. Będzie dzisiaj zakup. Ogólnie nie wspominaliśmy, ale ostatnio uzgodniliśmy sobie, że jednak zakupujemy tą maszynę do wiór, ponieważ ostatnio wszedłem sobie na singla, potestowałem i powiem wam, że maszyna zwróciła mi się po 5 takich dość dużych balach drewna. Także powiem wam, że myślę, że do tego odcinka 175 odrobię to, bo tak chłopakom obiecałem, że odrobię im to w polu. Maszyna kosztuje 64 tysiące. Ja już mam wszystko sobie przygotowane, także zakupujemy tą maszynę i działamy. Na razie mieliśmy w ten las nie iść, ale idziemy tylko jedną maszyną, także myślę, że możecie nam to wybaczyć. I jak ta maszynka na razie jest, tak później po tych krowach dopiero chłopacy zakupią tego pilnować, jakieś... bo wydaje nasze pieniądze, kurwa. Ej, mordy, mam takie pytanko na szybko. No. Pole numer. Czekaj, 14. Czekaj, kartka. Które to? Pole numer 14, kukurydza na ziarno miała być, tak? Tak. No. Dobra, a teraz mi powiedz tak, weźcie zobaczcie, czy to jest rozdana gnojnica tam, bo ja nie jestem pewien. Kurna, to ja żem się naszukał, kartkę znalazł, a ten powiedział, że już wie, co tam ma być zasiane. Bo ja mam kartkę. A weź zobacz, Adam, weź zobacz, tam jest rozlana gnojnica. Już idę. Dobra. A tam ja chyba na 14 rozlawałem. Podczepiamy. Tak, rozlana jest, Adaś. Znaczy Brączek. Na 100% Ty, ziomek, miałeś kupować pole na odcinku. A to dobra, to kupimy na koniec. Dobra, nie muszę teraz. Drugie pytanie. Adaś, wiem, to wiem. Tak, rozlana polu, jest. Na polu 24, nie? Tam jest w połowie rozlana gnojnica. Dokończyłbyś to, bo tam trzeba załamać. Proszę szybko stąd wyjechać natychmiast. Dobra, ogólnie, mordy, jak widzicie, nie ma lagów. Jak na razie nie ma lagów, jest płynnie i wszystko. No i sami nie uwierzycie pewnie, co się stało. Ogólnie nie było formata, o którym wspominałem, że miał być. Tego formata jednak nie było. Co się okazało? Pojechałem dzisiaj sobie do braciaka z komputerem. Podczepiamy u niego. O Boże, Bolek nie co ty żeś odjebał, że ja nie mogę jechać? Bolek nie wiezie. No weź, wysiądź, ja jechać nie mogę. Ja myślałem, że coś mi wpadło pod koła. Dobra, ej, mam jeszcze jedno pytanie ogólnie. No. Nie mam gdzie kupujesz na kiszonkę jest teraz w tym sezonie? No na... No kurde, czekaj, już ci mówię. Kiszonka na 24. Jedyne pole. A, czyli tam, gdzie będzie orane, dobra? Tak. Tam jeszcze nie mieliśmy kukurydzy. Dobra, nic. Nie ma problemu. Gdzie jest beczka, tak z ciekawości się zapytam. Na farmie, u nas na farmie, u nas naszej tej głównej. I powracając mordę do tego, zawozimy kompa. Maki Solec. Włączał się, nie wiem, 11-12 sekund, co już mnie to trochę zdziwiło. Ogólnie brat patrzy, no nic takiego nie ma. No i opowiadam mu, że jak nagrywam to, sram to tamto. Ogólnie odpalił ten Experience GeForce. Tam ustawiło mi farminga na full. Odpalił program, odpalił wszystko i po prostu nie chciałem uwierzyć, bo kurwa u niego było 60 FPS-ów na fullu, nie? No i tak się zastanawiamy, co tu kurwa jest nie tak. Sprawdziliśmy cały komputer wzdłuż i wszerz, nic, nie wiadomo o co chodzi. No i później się domyśliliśmy, że prawdopodobnie jest to od monitorów. No i jakby słowo się rzekło, wracam do domu, podpinam komputer, lagi jak sam, nie powiem co. Odpinam jeden ten monitor, został ten główny, ten nowy. Jeszcze to nie było to, co było u brata. Zmieniłem kabel na HDMI. Ogólnie ten, który był teraz, był oryginalny od monitora. Zmieniłem na taki, który sam sobie kiedyś kupowałem. I ten, który był u brata. No i jak widzicie sami, jest zajebiście. Ja też się cieszę z tej gry, tylko na razie nie mam drugiego monitora. Dzisiaj na szybko już, bo nerwy miałem naprawdę konkretne. Dzisiaj na szybko już tak. Wziąłem sobie jeden monitor i tak naprawdę nie wiem, czy nagrywam. Prawdopodobnie nagrywam, bo włączyłem jeszcze przed tym i sprawdzałem. Masz. Także miejmy nadzieję, że będzie ok i w następnych odcinkach już wszystko się ogarnie. No ale kto może... No co, masz ogarniał drugi monitor, jakiś inny? Nie, no będę ten ogarniał, tylko będę próbował go tak podłączyć, aby to jakoś może, wiesz, i kablami innymi pokupuję coś, nie wiem, no coś będę musiał zrobić, no bo ciężko. Czy nawet jak będę chciał te live'y zrobić jak ostatnio, czy coś, no to niestety no nie będę w stanie nic tutaj na to poradzić. Dobra, ogólnie jak tą maszynę się tutaj rozkłada? Ktoś mi powie? Ty mój tempomat rozłóż. Aha, do niej trzeba wsiąść chyba, nie? Adam, ty wsiadł. Adaś, czemu ty grasz Smite'a? To na Steamie. A, chyba... Aha. No popatrz. Może trzeba się grać. Ty, Adaś, weź wsiąść, rozłożyłbyś to, bo ja nie wiem, jak mam stanąć. Dobra. Bo żeby stanął i go tłuką. Adaś, czemu ty grasz w Smite'a? No jestem, no i co teraz? Weź to rozłóż, jakoś możesz to tam rozłożyć. O, dobra. A tył? Poczekaj. Nie, może na O? Nie wiem, coś w tym stylu. Tak. O, dobra, spoko. Sięgnie to tam?
Poczekaj, niech się rozłoży i cofniesz. Sięgnie. Jeszcze trochę. Dobra, Baśka. Dobra, bo ja chcę sobie... O, dobra, spoczko, patrz, ja mam teraz pomysł. Odpiąłem. Teraz ja się podpinam pod przyczepę, to będziemy podjeżdżać i właśnie... powracając już do serii, ogólnie, jak widzicie, mam już jakieś drzewo na New Hollandzie, tam New Holland z dwoma przyczepami tymi stoi. Ogólnie nie uwierzycie, ale to są drzewa zebrane z takich naszych poprzednich zabaw na wszystkich polach i w ogóle to, co kiedyś pogubiliśmy sobie na przykład koło pociągów, pozbierałem dzisiaj. To, co mieliśmy koło farmy, te dwa takie drzewa tam też pozbierałem, no takie kawałki, gdzie jakieś leżały, to wszystko pozbierałem. I wrzuciłem to na przyczepę. Co ty będziesz ten, podjeżdżał przyczepą i wrzucał to? Wrzucał, no. Na razie zobaczymy, jak to wyjdzie z tego. Polek! Będę sobie ciął, no co tam? Masz tą kartkę może? Mam. Pole numer 12. To ja. Dobra. Jo. Zgadza się, Adaś, zgadza się. Dobra, ja włącz to, Adaś, próbę. Włączyłeś? Jo. Obkleję sobie, no, obkleję sobie zaraz komputery tymi kartkami. Znaczy, może ten monitorem komputery. Czekaj, to pojdzie. Aż czekam na to normalnie. Pójdzie, pa, idzie wszystko. Ale dobra, idzie. Ogólnie mordy to ja mówię, no dzisiaj zobaczymy, ile mi się uda na odcinku tego zrobić. Ja raczej będę sobie ten... Oho, pełna przyczepa. Tak. To już by było coś, ty. To chyba byś na rękach chodzili. O jezu. Ale gdzie ty jesteś, Bolek? Co? Na tej naszej szkółce, co tam ten. Ale ty, tam ćwiartka, nic tu jest. Mogę wysiąść stąd? Mogę. Możesz. A kurwa, głup się. Czekaj, bo mówiłem, że jest ćwiartka? Mówiłem, ty dwa bale, że jest ćwiartka. Aha, takie baliki ty. Sześć ton. A to dalej trochę rzucę ziomdem. Wiem, muszę rzucać, po prostu rzucać. Kurwa, fajnie. Spodłem z przyczepy, ty weź mi... A, dobra, idź na robić swoje, bo trzeba po to jeszcze mamy roboty. No czekaj, bo chcę zobaczyć, jak to działa. Ale fajnie. Ile ta maszyna kosztowała? 67? O kurwa. No ale stary, zobaczysz, jak duży bal rzucę. Ty balik, no. 2,5 tony albo 3 tego. No a to jest, zobacz, a my mamy, wiecie jakie drzewa, te, które tam obok, kurwa, no jak idę do góry, to mi się rzuca samo, ja nie mogę. Ja tam mówię w głowę, ej. Sorry, bo tu nie wolno wchodzić bez kakakasku. Dobra, czekaj. Wrzuciłem pan? No. Wrzuciłem tutaj. Spokojnie. O Boże, ale teraz pójdzie. Tam cała przyczepa będzie zaraz. Brączek! O matko i córko. Czekaj, bo tu się zablokowało. O, tylko mówię, tu, o Jezu, nie gramy znowu, czas nieprzyspieszony, ty. Gdziebym nie wpadł. No Boże, w nie, ciągu... No nie mogę, ale bym się śmiał, w ciągu obrączka od razu dwie przyczepy zasypane. Czekaj, moment. Bo ceny nawet na razie jeszcze nie ma na biury, więc co jest jeszcze dobrego, chłopaki, z biurami, że te biury będzie można zawieźć nawet, nie, gdzieś nawet pod halę do nas czy coś. I jak będzie potrzebny, nawet ten... Pod to duże pole, co mamy, tam jest hala, nawet tam możemy te biury zawieźć. W razie W? Kupery? Co? To myślicie, żeby... A nie, dobra, to się kupi już posiewak, te przyczepy. Tak, to już... Co ty robisz? Już jest pełna? Tak. Aha. A to jest kilka takich balików. No ja mówiłem, że to się zwróci. O Boże, pół przy... Nie, no dobra, 3/4 przyczepy. Nie rzuciłeś tego, no? Rąbałeś. To pozdrawiam. A to jest, są krótkie, nie? I to jest jeszcze 100 poli. Dobra, można iść do roboty. Może to iść robić, ja tu sobie będę działał, chłopaki. Ja stależuję, Adam, a ty akurat znowu tam rozlać, nie? Mhm. Podepnę do case'a pół wtedy i pojadę to zorać tam, żeby już... No ja, bo ja nie mam ciągników do roboty, ja tylko mam chęta. No to wiesz co zrobić, bo czekaj, wtedy nie musimy tak coś wymyśleć. Nic, no ja na razie rozliwam, jak rozleję, to ja tyle leży, tak. Na górę nie pęczę. Bolkowi będę pomóc. O, wiem co, nie! Nie, jak ty, ja, na to jak ja pojadę orać, a ty zasiejesz kukurydzę tym fendem, bo fend pociągnie. No, zasiejesz kukurydzę, tutaj gdzie teraz należuje. Przecież gnojowice możesz rozlewać fendem przez pociągnie, chyba czy nie? No ja możesz rozlewać, ale już nie ma na co rozlewać przecież. Aha. Tylko jedno pole. Jest w sumie to na 24 to największe pole. Jak coś, to przecież w Wanderstadtem możesz siać, to też przecież ścieżki tam dobre są w nim, jakby nie było. Radę. Dobra. Nie, ja mówiłem, no, że ta maszyna będzie zajebista i akcja raz też będzie, a się wydaje, że jeszcze 26 jest jeszcze na spokojnie mordy. Do Sianokosów jeszcze nadrobimy tyle kasy, że głowa mała. Dobra. W ogóle jest kaszuska, jest cała do zrobienia, nie? Hopy. Hopy czaita, że te pola, co żeśmy robili na misji, no, to one są nawieziute? Już? No bo to tak. Możemy sobie kupić? Tak, widziałem u kogoś. Czyli... to, że jak nawiózł, to już później się cieszył, bo już mówi, nie będzie musiał nawozić. Tak samo jakbyś no to tak, no to dzisiaj 18 kupujesz i gitara. No. No to fajnie, zarąbiście. Kupujesz pole dzisiaj? No jo. Tak, kupuję. Ogólnie, a, bo ciebie nie było na misjach. Tak. Pokaż mu, Adaś, które kupujemy. Żeśmy na zakręcie koło 11 jest 18, takie małe i tam będzie łąka z tego zrobiona, no, żebyśmy bardzo blisko mieli do krów też. Aha. Razem.
A ona kosztuje tylko 50 tysięcy, to jest mało. No bo żeśmy chyba tam tyle misji już robiłem na tym i tam polu. Powiększymy też, będziemy mieli trochę też drzewa z tego pola, że tak powiemy, i będzie gitara siema, bo pięta? Dosłownie. A ten? Bo zarobimy na nim. A łąkę i tak, to wtedy będziemy mieli dwie łąki, tak? Tak, tak, łąki, bo ma właśnie jedna to za mało. A właśnie wiesz co, Sebrączyk, gadaliśmy z Adasiem, że kupujemy takie mniejsze pola, nie? No. I nie będziemy robić łąkami, bo tak jak zobacz, jest u Karola czy u innych, tak jak u mnie widzę u rolników, że nie mają dużych łąk, nie? Tylko mam kilka małych i będzie fajnie, bo będziemy sobie przejeżdżać tymi sprzętami, tak? Dodając, no, kochani moi przyjaciele, że musimy mieć też, dobrze mówiąc, dwie łąki, bo na jednej łące musimy to zebrać samozbierającą, by wysypać toprową, tak, a na drugiej waloty, by mieć no, na pasmus, więc z jednej strony fajnie, że będziemy mieli dwie łąki. Kurwa, za duże to drzewo. Dawaj piłek. Czego? To bez zera. Jadasz dużo maślami się do rozlewania? Dopiero jadę, miałem pustą tronę. Nie chcę przeciąć wala. Boże, co ty robisz tyle czasu? Przecież u Bolka tam się bawiłem, a teraz jadę, dopiero jestem właśnie w tym momencie na polu. Rozkładam skrzydła i zaraz będę low. Dobra, tak rozlejesz to od razu wal, bo ten, posiewnik i... A no tak, ja nie mam tego obciążnika, nie dlatego mogę... mi tak rzucę. Czekajcie, na spokojnie. Ogólnie nie wiem, czy to ja ręcznie tutaj jedną beczką, bo to jest będziemy półpola się jeszcze bawić. A w następnym, co ty nie chcesz tutaj robić mi? Nie chcę dalej jechać. Także no mówię, na razie komputer ogarniam, ale miejmy nadzieję, że to była wina ta. Ogólnie też jest jeden błąd na komputerze, którego nawet z bratem nie mogliśmy sobie ogarnąć, ponieważ wyrzuca mi w procesach pamięci błędy. I to naprawdę wali mi, co nie uruchomię, to wyrzuca setki błędów. I najgorsze jest to, że no, sprawdzaliśmy jest to od RAMu. Niestety sprawdziliśmy RAM w drugim komputerze i ten RAM działa. Aha, pełna przyczepa prawdopodobnie, ty. A no jeszcze ja nie mam, no nie wierzę, 42 tony. No ja? Dobra, ale ja przecież tam jest... A po ile jest w ogóle za tonę? Nie wiem, czy już jest cena dobra, bo jak nie, no to będzie to. Ale tak mniej więcej. Jak nie, to na kubkę będę wsypał. Przynajmniej ze 300, żeby było, to będzie dobrze. 206 jest. Kurde, trochę mała cena, żeby to jechać zawieźć. Co robisz? Poczekaj, może się jakoś to podwyższy samo. Żebyśmy przewinęli na R na szybkości, to by się podwyższyła, bo jest, wiem, że będzie wełna teraz rosła, nie? I będzie rosło też tamto. To nie wiem, gdzie to wozimy, ty. Dawaj pod halę to gdzieś. Na razie możemy pod halę. Tylko nie, kurde, najgorsze jest to, że ja pod halę nie wjadę tymi przyczepami, tak? Bym musiał je rozpinać. A tutaj tak jest kukurydza, więc tutaj nie wysypiesz tego. No dobra, ale przecież możesz jedną... nie wiem, to jest to. Albo tu musisz sypać, ty. Ej, tam ja... Nie. Nie? No nie, no co ty tam chodzi? By było ładowanie później. No tak, ale to lepiej u siebie mieć gdzieś na farmie, to a nie gdzieś kurde pod lasem, wiem, bo ci gdzie, przyjdzie z Stachu i weźmie. Przyjdź na farmę. No a muszę przyjść? Mogę kurwa przyjechać? Nie. Kurwa, to będzie lipa, to nie będzie dał rady ładować tego, dobra, nie? Myślałem, że tu będziemy tym przyjeżdżamy z tymi przyczepami za wiatr z tyłu. Nie, a nie. Ty, a jak my tam, gdzie jest ta trawka obok pola? No, tutaj. Przy tej wiacie tej? Tak, no tutaj możesz sypać. No trudno, nasypiem tam wiór i ten. Chyba, że gdzieś blisko tego tartaku sypać to tam, obok, wiesz, nie sypać o, do tego, no tylko przy tartaku to. I później się będzie najwyżej, no, wiesz. Sprzedawać. Na przyczepy i dzida, nie? No tak, była fajna akcja włożenie tego z farmy, a tam będziesz... Tak, bo tam to... Ale no nie, tam, tam, ale tam, ej, ale nie, ale tam naładujesz na przyczepę i będę musiał sprzedać, nie? To na dobra, to żeby było blisko, to ja tu jadę. Mówię ci, bo ja bym wysypał na farmie, ale chcę tam. No, to będziemy sypać koło tej wiatki tam, i bo tam jest ten, tam jest trawa, tam jest pusto. Także spoko. Dobra, 42 tony. Kurde, no bo ja zapomniałem przewinąć czasu, bo chciałem ustawić cenę też troszeczkę wełny. A wiem, że teraz cena wzrostowa jest i ta cena urośnie do końca odcinka, także na pewno pojedziemy sobie coś sprzedać jeszcze na tym odcinku, przynajmniej będę chciał. I coś kupić. I na pewno kupić to topole. Na spokojnie, o, żeby sobie będziesz ugarnąć topole sadził, tak? Jo, topole. Topole. No to naprawdę ja jestem w szoku, to jest taki zrębek, a... To wiecie, gdzie musimy tą maszyną podjechać? Podjedziemy, kiedy jak kiedyś z was będzie robił akcję kolejną, nie? Podjedziemy tam, gdzie ja do tej Gabon, tak. Bo ja sobie dzisiaj to stamtąd powoziłem ogólnie. Bożeż ty ale mój, podjedźmy pod... Ale te krzaki wyglądają. Tak, podjedźmy pod autostradę, wpnijmy z 3 drzewa i będziemy mieli 20 tysięcy za darmo. Właśnie całą mapę wypnijmy. O Boże, 40 milionów. Koniec celu. Gitara by było. Boże, chciałbym skończyć byli bogaci. Kurwa, to chlebie wstawia, to dobra, to dali będę. Ty, albo tam przy drzewach na tej... A nie, no dobra, to tu. Typ nie pierdol. Dobra, potrzebuję teraz F1. A teraz mi pierdol. Na prawo.
Bam, bam. Pociąg. Nie wiem, nie pomogę, a dopiero przede. Okej. Dobra, zmieniamy na G. 2. Teraz U. Nie GU, bo już nie ma. To ci się udało. Żarcik. Taki to był żarcik kosmonaucik, o. Taki smaczny żarcik to był. A ci się nawet udało, ziomek. Ty, to wygląda jak kurna, byśmy sobie piochy na budowę przywieźli. Co? Wygląda tak, jakbyśmy sobie piochy na budowę poprzewozili. No, gitara. A co budujemy? Kurwa, z biurek nie wiem. Dom, sklejkę może ty, płytę sklejkową będziemy, otworzymy sobie ten obi, o. O. Albo jakieś nami możemy otworzyć u nas. Tak to Boże, robi. Ty, ja nie wiem, ja chyba dawno tak płynnie nie grałem, nie? Ja mam nadzieję, że to nagrywa. Boże, patrzymy, nie nagrało. Nie no, jak wchodziłem, nagrywało. Ja bym poszedł do domu. Jak będzie koniec odcinka, nie? To nie wychodźcie od razu. Dobra, dobra, poczekamy. Sprawdzimy, czy nagrywa. Nie nagrywać jeszcze raz. Nie no, będzie dobrze, mam nadzieję. Dobra, spokojnie. A da się jak tam? Za jedwabiście. O, ile masz rozdane? O, siemandero. Elo, elo, elo. Cześć, cześć. Nawet światła mi mrugną i nie zalagowało. O, wyliczałem właśnie specjalnie to. Ja, jak zalagowałem, to ale jednak dobrze. Taki żart. No to parę. Dobra, tak, ty chyba za mnie dzisiaj kosmonauciki robisz tutaj. Ty, w ogóle pierwszy raz ten mostek wykorzystuję, żeby tu przejechać. Wow, ty lubisz na mostku, ziomek. O kurwa, serio pojechałeś tym mostkiem? No, zajebistym, jeszcze się, pociąg! Nie? Boże, nie wyhamuję! Ja ci, Krzysiek. Adam pił ci się chyba coś. Ja, no tak. Adam. To. Tak. O, to zaraz dwa transporty zrobię i wtedy na koniec odcinka pojedziemy sprzedać obydwa. Jak natnę drzewa, mam nadzieję, że mi się uda to tak zrobić kościoło. Boże, ile pioków wysypał tam. Bam, bam. Bo kobietki przychodzą tutaj robić bam, bam. Dobra, kończę to leżować. Tak. Proszę, widzieliście dzisiaj nową przeróbkę? Czego? Ja z ekipą. Nie, nie. Przecież ty nie masz ekipy, Bolek, więc się tu nie chwal. Właśnie. Ty jesteś w ekipie, bo linku nie dałem w opisie. O Boże. No tak. Wyjaśniony. Brączek wyjaśnia mafię solę na odcinku od 0 do 2. A, mamy ten mod. MK to generalnie dobre shoty robi. Tak, jak, tak, niesie, tak. Jak niesie ten drzewo, to... Jezu Chryste. No. MKL. Nie chcę ciągnąć tego drzewa. Dobra, zajebiście, to talerzowanie poszło. A ty, tej talerzówki niedługo musimy się pozbyć. A, bo ty tam pewnie tamtą mówiłeś. No. Ogólnie, możemy pogadać na temat, co będziemy za... Właśnie, czytaliśmy komentarze. To jeszcze taka wasza ostatnia chwila będzie, bo no chyba New Holland wygrał z tego, co czytałem. Znaczy, strasznie dużo było na New Hollanda i strasznie dużo było na Steyera. Jedni pisali, że New Hollanda już mamy jednego i starczy. Drudzy, że właśnie New Holland najbardziej pasował do tego wszystkiego i teraz naprawdę jesteśmy tak trochę w rozsypce. I nie wiemy... O Boże, w rozsypce! Nie, doła mam depresję i wszystko. Ja na razie teraz mam kurwicę, jakby ktoś chciał wiedzieć, bo nie mogę tych kurwa drzew wyciągnąć. Może to skipujemy jakoś, ty. Ale no ogólnie myślę, że weźmiemy jednak tego New Hollanda. Myślę, że też, a później jak będziemy sobie wymieniać jakieś maszyny, nie ukrywam, że Steyera byśmy mogli wziąć, bo ładny był. I też pasował fajnie. No. No i trzeba pamiętać, chłopaki, o tym, żeby kupić jeszcze jakiś jeden mały ciągnik, nie? No, prawdopodobnie będzie to stary New Holland, bo najfajniej by pasował. Nie kupowałbym starego. Nie, a fajny. New Holland, proszę, ja ciebie, kosztuje 85 tysięcy. O Jezu. I ten New Holland, ten stary, jest nawet droższy niż nasza T5. Co? Ale ma koni więcej. A konie nie są potrzebne, ale tam... To lepiej wziąć na przykład jakiegoś... tutaj jest ten Zetor Proxima. Albo wziąłbym, wiecie co? Pamiętacie, jak kiedyś sobie obiecaliśmy, co kupimy? Że kupimy tego małego Massey Fergusona. No, ze ściętą maską. Kiedyś sobie obiecaliśmy, że go kupimy. Dobra, no on ma 105 koni, on ma 105 koni, kosztuje, już ci mówię dokładnie ile, kosztuje 87 tysięcy, 105 koni i zaraz patrzę, ile ma mniej więcej... Nie, dobra, to wygrałeś. No, a paszowóz, a ten duży paszowóz, no 85 koni zapotrzebowania, więc śmiało możemy go sobie kupić, tego Massey Fergusona i New Hollanda, wtedy te dwa ciągniki po prostu się postawi na krowach i one tam będą robić. I zajebiście, moim zdaniem.
Bo Newfoundlanda praktycznie i tak tutaj nie używamy, więc szkoda, nie, że go nie, postał. Newfoundland nie jest używany. A tak się go postawi z tym Fergusonem właśnie tam na krowach i będzie zajebiście, nie? Nie, to dobre, dobre, dobre. To Newfoundland nie, faktycznie. To będziemy mieli akurat na przetestowanie. No i to mi się podoba. Fajnie, fajnie. No tak, no, no. A ja cisnę, no, a ja tu cisnę, wrzucące drzewa. Powiem normalnie, idziemy na skarbki zrywać. Maszyny, które będą potrzebne do krów, się po prostu tam zawiezie i tyle. Dobra, na twoją odpowiedzialność. Gdzie jest pług? Tu jest. Ja się podpinam pod pług ładnie, a Daś to zapierdala. Bożeż ty mój urwał widły. Boże, urwał widły. Gdzie ty jedziesz? Na termy. A gdzie masz beczkę? Na termy? No tam, no zostawiłem na świnia. Ja czemu? No pochwalę mi tutaj teczkę. To ty masz sieling do tej góry za ktoś. Bierz i siej. Dobra, idzie. Kurde, teraz tam przyczepa naprawdę mi się ciężko wyciąga. Ile już masz zrobione na seno? A co ty robisz teraz? Wyciągam z tej kurna przyczepy te... To co po mapie jeździłem i zbierałem. Aha. Dobra, pełna przyczepa już jest chyba. A nie. A nie, jeszcze nie jest. Ty, to czajcie bazę, że lepsze wióry, nie? Lecą z tego drzewa, wiecie którego? Tego co brączy, co żeśmy nacięli, brączek tam poukładał to, nie? To postro. A zobacz, a jak woziliśmy, nie? To kasy praktycznie nie opłacało się tego wozić. No, czyli... Czyli po prostu coś jest na wióry, a coś jest na ten, nie? No kurwa, no. Skoczysz czy nie dzisiaj? Dobra, sorry. No, tak. No kurwa, spadam z tej maszyny. No bo wciągnij go. Nie no, dzisiaj kurwica jak nic. Nie gadaj gościu, ja tu już oram wieskę czwórkę. Już pod, tutaj pod kukurydzę orka ciężka, pod kukurydzę kamieni od skóry, wysyna buroki jeszcze niewykopane niektóre. O, najlepiej, zboguj się, tak, nie chcę dalej się pchać. A ogólnie to mamy jeszcze burek do sprzedania, chłopaki, nie? O matko, i to za sporo pieniędzy. A ile tam będzie? 100 tysięcy będzie tych buraków, co? Czego, jak będzie dobra cena, to liczyliśmy 100 tysięcy. No tak, no. No kurwa, przecież szłem powoli, sorry. Czemu pracownik zakończył pracę? Boże. Pozdrawiam. Bolek się wkurwił, zatrudnił Chinka do drzewa. No z miłą chęcią. Ja już bym mu nawet zapłacił. Z własnej kieszeni, ale... A co tam się kurwa tak męczysz? No, nie mogę kurwa skakać, bo mnie drzewo jakieś blokuje już. Kurwa, nie no, ma drzewo, jak... drzewo wiesz, go przygnie. Normalnie to jak będę się ciął, to będzie dobrze. Ja nie mogę go wydostać wiesz czego. Drzepy. O Boże! Jak my tu ścieżki będziemy robić? Ja pierdolę, chłopaki, przyjdźcie tu szybko, proszę was. Kukurydzy nie robimy szybko, mordo. Hopy. A no ta. Tepnij ta się szybko do Newfoundlanda. Szybko. No i co? No tepnij ta się. Jesteście obydwoje? No. To patrz ta kurwa do góry. Gdzie? Tu. Gdzie? Do góry patrz ta. No nie wiem. Wysiadam? Ja pierdolę. A jest, o Boże, spadło. Gdzie? Co to leci? No spadła gałąź. Odlot miałem, chłopaki. Chcecie się przelecieć? Boże, poleciał na gałąź. Pomóc ci? Weź mi. Nie chcę dalej jechać. Boże, chłopo. Trzeba kucać. I na Urkucku. Na Urkucku mówisz. Ja ci pomogę, bo widzę, że się męczysz to. O Boże, popchnął to ty. Popchłem to. Masaka, takie długie to ja pierdolę. O. Kurwa, odejdź Krzysiek. Ale ten bal będzie teraz wyciągnąć ciężko. No już teraz to wiesz, dobrze, bo końcówka wcześniej mi się popróbowała. Czekaj! Kurwa, urwę następnemu. Boże, właśnie, bo spadłem szczyty! Matko bosko i córko. Ja nie widzę, mogę puścić? Będzie dobrze? Dawaj! O, moja głowa! Nie mam pytań. Dobra. O, poszło, dobra. Udało się. Kurwa, to biło go. Dobra, ile tu procent? Zara będzie pełna. Dobra, nie ma. Dobra, lecę ciąć. Ty, puścisz mnie czy nie? No nie, to jest najgorsze, się buguje tu i... Dobra, teraz możemy iść ciąć normalnie drzewo. Czekaj, to będzie trzeba ciąć tak, żebyśmy my w lesie później normalnie mogli ten, nie? Wybrać turem to. No. Fajnie będzie, jak będziemy tam swoje mieli później na płaskim, takie zagajniki czy coś. Czekaj, ty, bo ile ty mówiłeś? Po 300 byś to sprzedawał, tak? Chciałbym, żeby było chociaż 300 coś. Czekaj, rośnie, czy nie? Ja sobie zobaczę kalkulator. Kalkulator. Po 300, tak? Tak.
Ile kasy powinno być, żeby się zwrócić? 60 tysięcy ma kosztowała. 60 tysięcy podzielić na 300 to jest 200. 200 ton. 200 ton, żeby się zwróciło. No to jest moment. Na pewno z tych jabłonek, które tam leżą, nie? To już jest więcej. Leżą pod jabłonią. No 200 tysięcy musisz tego wybierać, żeby się zwróciło, po 300. No ale jakby była po 400 czy po 500, bo są takie ceny. No wtedy mniej. No to wtedy moment, nie? No ale to jest, sobie... trochę więcej trzeba tego będzie wybierać, to jest 4, raptem 5 zestawów takich. No. Tu już będą dwa za... O mój Jezu. Przygniotło mnie, ale dobra. Przebacz nam nasze grzechy. To samo miałem powiedzieć. O mój Jezu. Łopanie. O mój Jezu. Ty, Altana jakaś, ja nawet nie zwrócił uwagi. Cześć Altana. Nie, ja tego raczej na odcinku raczej tego nie zdążę zaorać, ale czul, Adam Smalewicz się zaora. Ty no przecież, a nie, nie chcę wam się nagrywać na wtorek, nie, bo to na wtorek dopiero kolejny. Nie, nie, ja nie mogę, teraz muszę się skuter umyć. Bo teraz będzie cimno i nie umyję i klient tylko przyjedzie, a i być długo. Dobra, mam nadzieję, że takie dłuższe pociągnie. Dłuższego zawsze pociągnie. O Boże, ile biur! Na wtorek sobie ładnie jutro nagramy. Aha, przedmiot jest za ciężki, huf dół. Wszystkie za ciężkie. No nie. Huf dół. Zajebana wieś. Dobra, wszystkie na pół, ale będę miał noszenia, nie chcecie pomóc? Dobra, zaraz przyjdę. A ja, dobra, nie mogę. Dobra. Weź tam chinka ze sąsiedniej wsi. O, chciałem, żeby się sturlało, ale chyba nie będzie. Dobra, wiecie co? Ja pójdę to zanieść. Kur. I fajnie jakby tą maszynę zaciągnął tam na górę. Teraz to się zdenerwowałem. Czemu? Wyłączyłem tego gówniarza do robienia ścieżek, co nie? Ale czemu ty robisz ścieżki w kukurydzy? Nie, no... O Boże! Włączyłem go, bo z przyzwyczajenia już na ostatnich, wiesz, siewach, co nie? Dla zabawy, ale wyłączyłem go, co nie? A ten debil sam mi ścieżkę zrobił, chociaż miałem wyłączonego na manuala, co nie? No i teraz dupa. Ja no jeszcze raz przyjadę potem. No to się nic nie da. Czekajcie, przynosić pojedyncze czy nie? Czy wjechać tam maszyną? Ścieżka. Jadę tam maszyną, przecież tam będzie trochę cięcia. To nosić to bez sensu. No, nosić to bez sensu jest. Kurwa, przydałby się jeszcze jeden pług. A mamy przecież dwa pługi. Przecież są to. No, zapomniałem. Ogólnie to... Ale dobrze, że tylko jedno pole do orania. Jedno pole, nie? W tym sensie. Nie, kłambro. Czego nie denerwujesz? Nie, dobrze, że jedno pole, bo ja pierdolę, ta orka to jest naprawdę, no, jak się na dwóch nie ora, to przerąbane jest, nie? Boże, tu ja pamiętam, jak myśmy tą porę orali w tamtym sezonie, to duże takie, co mieliśmy te kukurydze, ja pierdykam. Trzy odcinki? Tak, bo no. Każdy dwa odcinki były chyba nagrane, a trzeci to już tak każdy omijał to, żeby tylko nie ten... Ale poszedłem troszeczkę bokiem, dobra, przecież ja mam kierownicę, bam. Nie wiem, po co ja ci ją podłączyłem. Sprawdzimy tylko na przykład. Słuchaj, nie wiem. Dobra, jedziemy tu. To tutaj będzie dobry plac, żeby ciąć... A ty to wrzucasz ręcznie, czy...? Tak, ręcznie. Wiesz co, później pewnie będziemy się bawić w następnych odcinkach, że będziemy ładowarką czy coś, jak będziecie chcieli, nie? Bo to będzie, no wtedy łatwiej, bo jeden będzie ciął, drugi ładowarką, takie długie. A to już jest nasza maszyna na własność, tak? Tak, to już jest na własność, także z tym, że spoko. Teraz wiesz co, będzie fajne, jak pola mamy i te zrębki czy coś, to wszystko na wióry. No moim zdaniem lepiej wszystko robić we wióry, niż włożyć to drzewo. No jedynie długie, no to długie to się lepiej opłaca. Jak są ładne, to teraz... długie, to tak. Gdzie ty będziesz teraz takie pole, Boże, to takie drzewo? No tylko na tym, no poszerzaniu pól, co nie? No jedynie to, nie? Będziesz miał szansę. No ale tak to też jak będzie jedno czy dwa drzewa, to też się nie opłaca. No, ale tak to mówię, no spoko, bo nie musisz z tą przyczepą, wkurzające jest później te obałki małe wozić. Bo je ciężko wyciągnąć i w ogóle tak jak dzisiaj się już wystarczająco namęczyłem. W ogóle jaka jest cena? Do końca... Już patrzę. Będzie z 300 dochodziło czy nie? Rośnie w ogóle? Które to jest? Tam. To jest... kurwa... Nie chcę dalej jechać. To jest chyba... 240 na wzroście jest. No to ciekawe. Zaraz kontrolę kliknę. Nie no. Idzie powoli do góry. Po prostu te pełne zestawy zostawię, bo i tak... Boże, przyspiesz te przecież pod koniec odcinka, że już jest koniec odcinka, tak? Do 10 pomijać nagrywać. No to tak, no to 10, po to będzie 30 gdzieś, no czy około 30 minut, no 30 minut będzie. No to już to możesz być sobie. To, czekaj, przyspiesz sobie to chociaż teraz, ja wejdę jeszcze, nie? Zrobię tę pełną przyczepę, żebym z jedną nie jechał.
No. Bo mam jej jedna przyczepa mi została do napełnienia. No i gitarę. A z wełną wtedy nie jedziesz? No, wełna... A, ciebie nie było, jak gadałem z Adasiem. Wełna dojdzie prawdopodobnie do 7200. A sprzedawaliśmy kiedyś... A, no to sprzedawaliśmy kiedyś prawie za 9 koła, no to się nie opłaca. Nie, mam 6200 na razie. To wieś, kurde, za 34 tysięcy byśmy stracili, jak nic. Na takim tym. No to nie, to trzeba poczekać na cenę i tyle. No. Jak już teraz wzrosła tyle, to już nie wierzę, że tak spadnie później nagle. Czekamy i tyle. Przecież nie śpieszy nam to sprzedawać. No nie. Dobra. Dągnika i tak nie kupujemy jeszcze więcej. O, i tak mamy pieniądze i tak na razie, żeby coś kupować później. Który teraz jest odcinek? To 68. O ja, ty, teraz to będzie tempo fajne. Kurde, bo ja mam pocięte na ziemi, to wiesz, spoko się wrzuca. Ej, to ja mam kupować teraz w tym odcinku do Szanokosów, czy nie? No tak. Bo mieliśmy przy... Nie, no najpierw mieliśmy się robić wszystko w polu brączek, wszędzie zasiać i dopiero. Tak, tak. No dobra. I wtedy mieliśmy kupować. Następnej serii. Od Bolka zaczynamy. Kolejnej serii. Tak zwane. Dobra. Bo teraz myślę, że się wybi... Kasiarki, zdążymy na spokojnie ten, nie? A my resztę, co nie? No. Bo wiarki nie trzeba kupować, to najważniejsze. No ja. Bo będziemy robić taki kisionka dalej z kukurydzy. Ty, a jeszcze najlepsze jest, wiecie co? Że kurna tych wiór tyle teraz jest po cięciu drzewa, nie? Że turem to jest masakra, jak to fajnie się będzie zbierać. A gdzie trzeba zbierać? No to chodź przyjdź to zobacz, jak nie drzewo, nie? To wióry ci teraz zostają. Tam gdzie tniesz, w tym miejscu. To teraz tyle kupek się wiór narobiło. A gdzie ty jesteś? No nie jestem w tym lasku teraz już na górze. A tutaj jak ty nie chodzisz, to nie ma nigdy drzewa, żeby leżało wióry. Jak nie? No bo tam nie ciąłem przecież nic. A nie, leżą trochę. W lesie chodź zobaczyć, ty. O kurwa! Beka, co? To jeszcze z tego mamy dodatkowy zarobek, nie? Także myślę, że spoczka. No ja tutaj dużo tego nie będzie, nie? No nie będzie, ale zawsze to wiesz. Myślę, że to na spokojnie wyjdzie. Z takich kilku. Tu na? No weź to zbierać, to które. Ale to, no wiesz, no to mówię, jak będziemy mieli nasze pola... Jakie szufle by się przydały? Jak będziemy mieli, kurczę, ten... na płaskim zaś będziemy mieli swoją szkółkę, nie? To wtedy będzie spoczko. Bo na płaskim będziesz miał ten, to będzie łatwiej turem zbierać, nie? Bo wszystkie drzewa wtedy pościnasz i później wiesz, będziesz sobie jeździł, nie? No moim zdaniem fajnie, bo nie mamy żadnej serii z lasu, jak zawsze co roku mieliśmy, a w tym roku ten las jest naprawdę o wiele fajniejszy. To myślę, że do tej serii takie dodanie tego lasu będzie spoko. A tym bardziej mówię, kupiliśmy tylko jak na razie jedno maszynę, poszliśmy tak typowo w las. Pójdziemy w ten las tak jak Adaś tam wspominał, że z jakimś czasem dopiero. No. Oh yeah. A tak to sobie można pozwolić, kurwa, jesteśmy no, ja to mówię, ale tym bardziej, że wiesz, na pewno zdążymy do następnych odcinków. Wystarczy mi jeszcze jeden odcinek, myślę, bo teraz już łatwiej mi będzie, bo dzisiaj te przyczepy i w ogóle przywiezienie to już ten. A jak teraz ja w tym lesie będę, to na spokojnie mi się wydaje, że powinienem zdążyć. No, bo musisz się zwrócić, kurwa, bo inaczej cię spadł. Spoko, ile mam odcinków? Około 6-7. To no. na luzie. Bo krówki trzeba kupić. Krówki to będzie ile? 100 tysięcy? 150. To 50 tysięcy. Za 30. To czy moim zdaniem to z wełny trzeba odłożyć na krowy. No ja. No, nie ma co odkładać, bo tyle będzie z wełny. No. No wełnę po prostu. Nie ma chodzi o to, że tą wełnę. No może od razu nie będziemy wełny sprzedać, tylko za krowy damy wełnę. O Boże, to skoro wymiana taka międzynarodowa? No, barterowa, sprzedaż barterowa to się tak nazywa. O, mądre. Chyba. Ekonomista? No, na historii słyszałem. Dobra, idzie? Dużo tego drzewa jeszcze? Aha, już jest koniec, dobra. No to, żeby odcinek ługi nie był zbyt długi, żebyśmy jeszcze zdążyli kupić pole. Jop. To jedziemy sobie na tartaczek. Ile? O Boże, to tak daleko. Jak pieniądze za las? Znaczy za ten... Ja mam minus 213. Za wieta za co? Ja też. 259 aktualnie. Dobra, to przyspieszę przy samym tym. No ja. Jak będę, zobaczymy ile to... Jestem ciekawy, do ilu to może wzrosnąć. Do ilu wzrośnie? Jak wzrosnie, powinni... Kiedyś 600 300, widziałem, ale to wiesz co? Wyskoczyło zapotrzebowanie, że Tartak zgłasza zapotrzebowanie na wióry. To wtedy na niebiesko się świeciło, to 620 chyba było. Ale no, raz widziałem, że było 500 na wzroście. Piszno masz mił. To wiesz, napis, jak za 500 byś sprzedał, to zobacz, moment by to było, nie? Wtedy będzie. No za 500 to wystarczy 100 ton. No. No to 100 ton to już mam, praktycznie, no. Bo mam 84 tony, no. No to jest kurde, zobacz. A co praktycznie z tych drzew, które mieliśmy? Czekaj, na tartak to najszybciej ja się tędy dostanę, dobra.
Jest, nawet szybko ta orka tu idzie, mam już ponad pół pola zaorane. No to spoko. No jest, no największy zostałem, jedziesz też. A ja to co chciałem zrobić, to udało mi się zrobić, tak, to spoko. Dobrze, że ten, że tylko jedno pole jest do orania, bo... Gorzej za rok, nie? Bo prawdopodobnie wyskoczą... Większość. No 4, 4 pól, na 4 pewno. 4 wyskoczy chyba. No mówię, ale dobrze, to jest połowa. Tak, że co sezon nie trzeba wszystkiego orać, nie? Kurde, jak się fajnie płynnie ten rok, co wtedy mieliśmy też orki na wszystkich, na prawie wszystkich polach. Ja myślę, że można było jeszcze jeden duży pół dokupić, jakby ja to, ej, nie, ej, wiecie co wyszło? Wyszedł ten, tylko że czerwony fałen robił i dali go do modyfikacji. Ale zdążyłem przejechać. Bo już pociąg jechał, ja nie zwróciłem uwagi nawet. Ja pierdzielę! Mów dalej o tym pługu. To fałem przerobił, nie? I dali go na, z ząbkiem chyba przerabiali. I dali go tu da oryginalną i jest chyba w modyfikacjach do pobrania, także no się zalicza tak jakbyśmy mieli. Czyli teraz nie będziemy brać niebieskiego, tylko weźmiemy sobie czerwony. No, no i dwa takie same to by dwa było takie same to by było spoko, nie? No bo nie ma sensu chyba tego z Big Buda brać, on też jest obrotowy, nie, tylko że on jest za duży, nie będzie gdzie nim. Nie będzie, nie pasuje na serię w ogóle. No to, na, to mówię, będziemy mieli dwa takie same, tylko że jeden będzie czerwony i wtedy to ładnie będzie wyglądało. Bo wiem, że właśnie chłopaki się tym zajmowali, ja mówię na jakieś inne serie czy coś, to spoko będzie to wyglądało. Nawet wiesz, gdzie brączek go mamy? A na naszej, kurde... A to jest ten, tak? Tak, to jest ten. No to jest wiem. Nas na 90% to będzie ten. Na dwóch takich, co spadł z księżyca? Tak, tak, tak. I no. Co przejebali PGR. To ja ty, trzeba nagrać, do ciebie przecież mieliśmy. No, no. To miałeś jak save'a ogarnąć. Jutro nagram, może rano wtedy będę jednak, tak teraz myślę. To rano byśmy ponagrywali wtedy to. O. Boże, pociąg jechał w słuchawkach, mi coś buchło, się wystraszyłem. Ale ja mówię, ja miałem farta, że ja zdążyłem, nie? Nie wystraszyłem jak cholera teraz. No tak, żebym zjechał, straszył jak. Jadę ja. Ja szybko jadę. Dobra. Zdążę, zdążę przed tą ładą ruską siwą. O, jest Bolek znowu 40 minut będzie miał E. Nie, czekaj, no już sprzedaję. Już 35 minut. A jeszcze pola nie kupił. I nie zakończył mowy. Ale pole to biegnę, to wiesz. Mowy nie zakończył. Mowa to ja już końcowa. Mogę kończyć, ty. Poczekaj, dobra, tą cenę robimy czy nie? Tak. Dobra, przyspiesz. Zobaczymy ile pójdzie. To był wzrost! Jaki wzrost? No, tego. Roślin? Tak. To jest chyba włączone, co nie? Wyłączone wszystko. Kurwa macie. Jakby, kurde, jakbyśmy robili na włączone, to trochę lipa. Ale będzie ciemno w nocy, nie? Ty, wełna w ogóle nie wzrosła, a to rośnie. Co, przewijamy do rana? Najwyżej? Zobaczymy ile tak, rośnie? Tak, 330. Nie, no idzie jeszcze do samej, tam do tej 23. Jeszcze. To koniec, już nie ma. No, to akurat. Ale fajna pogoda. Ty. Ile ci wyskoczyło? 330 coś. No tak jak nie ma koniec, no to... Dobra, litera się, no. Ciekawe ile haj... O, ale pieniądze lecą! A, bo ja mówię, co mi tak mało leci, ja to na 3 konto rozdzielę. Ale panie, ale będę balował dzisiaj w nocy. 7 tysięcy za przyczepę? To spoko. Ja mam 2. Spoko kasa, co? Spoko kasa, no naprawdę, bo to mówię, powrzucasz sobie tylko ten. Ale cimno fajnie. Oczywiście. Dobra, ja zostawiam tego i ja biegnę, bo już nie będę nim zjeżdżał. To zaraz będziemy z nim zjeżdżać poza odcinkiem, a ja mordy się teraz tepam na to nasze. A ja pole. Idę przeciąć wstęgę. A ja idę w ogóle zobaczyć, jak to pole wygląda, jestem ciekawy. Fajne takie wraźne jest. Powiem ci, mieliśmy tyle misji na nim, przynajmniej ja chyba ze 4-5 misji miałem tam na tym polu jak nic. Ale chyba mi świecisz. Kupione, mamy nowe nasze pole. Ogólnie ej, myślałem, żeby tylko to jedno drzewo wyciąć, to, żeby przy powiększaniu. Tylko to jedno będzie wadzić, to. No jo. I wszystkie inne są spoko. I to nie wiem czy też nie, bo jest inne. A. Widzisz, to też. No, bo wystaje trochę. Dobra, no, także mordeczki co. Tu tą drogę zaoramy, wszystko ładnie, pięknie, a ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I już jutro zapraszam was na kolejny odcinek do Brączka. Będziemy sobie działać i niebawem króweczki. Taki jaki był plan, taki będzie. Ja wam dziękuję serdecznie, piszcie czy New Holland, czy Steyr. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć. Hello.